Poławiacz cieni. Tytuł równie intrygujący co okładka. Czarno-biała, dość minimalistyczna, ale intrygująca. Złote litery użyte dla tytułu i mniejsze użyte dla autorki tych zebranych bajek Erny Rosenstein. Wybitnej malarki, rysowniczki, także poetki, związanej z grupą krakowską, pozostającej pod silnym wpływem surrealizmu. I to właśnie surrealizm zarządza naszą wyobraźnią, a raczej kieruje naszą wyobraźnią właśnie w tej książce, wspaniale zilustrowanej przez Katarzynę Walentynowicz, bo i ona dała się unosić falą surrealizmu. Bardzo wysmakowany projekt, niezwykle elegancki. Poświęcona uwaga jest nie tylko typografii, wyborowi czcionki, samego papieru, ale mamy też złotą wstążkę, zakładkę, która pięknie koresponduje ze wspomnianymi złotymi literami. Mamy wreszcie stonowaną gamę przygaszonych ciemnych błękitów i fioletów, zieleni, także w odmianie oliwkowej, często czarno-białe ilustracje, ale gęstość duktu linii po zegarmistrzowsku umieszczanej przez Katarzynę Walentynowicz na albo rozkładówkowych ilustracjach, albo całostronicowych, z rzadka tylko mniejszych, bo i mnóstwo uwagi poświęciła ozdobnikom, śródtytułowym, winietom, które zapowiadają treść poszczególnych bajek. To tu mamy bukiety z gadów, to tu mamy mężczyzn w melonikach podróżujących gołębiami, to tu mamy gigantycznego kota, który przemierza mikroskopijne miasteczko u swoich kocich łap. Surrealizm, znakomita propozycja ze strony młodej graficzki.